Witam drodzy panowie po przerwie na naszej drugiej części dotyczącej technologii wykonywania robót. Dotychczas nasza uwaga była poświęcona pojęciom. Zakończyliśmy na urabianiu gruntu. Przypomnę, że przez urabianie gruntów technologii rozumiemy oddzielenie poszczególnych brył lub warstw gruntu przy wykonywaniu wykopu lub ukopu. Drodzy panowie, wykonując pracę w gruncie, skrawając, urabiając ten grunt, rozluźniamy, jak już było napisane, te siły między bryłami, między cząsteczkami gruntu i dochodzi do takiego spulchnienia, tak? Rozluźnienie gruntu, czyli spulchnienie. I w technologii przyjęło się określać to spulchnienie współczynnikami w zależności od kategorii gruntu. Na podstawie jakichś doświadczeń, dedukcji przyjęto, że grunt kategorii pierwszej, suchy piasek, żwir, po spulchnieniu on może przybrać na objętości około 10% objętości. Grunt kategorii drugiej jest scharakteryzowany jako ziemia zwykła, ale też już wiecie, że do gruntu kategorii 2 zaliczamy mokry piasek, mokry żwir, to w takim przypadku po spulchnieniu możemy uzyskać przyrost objętości 20%. Jeśli mowa zaś o gruncie kategorii trzeciej, o torfach lub też ziemiach wymieszanych z gliną w takich proporcjach 40-60, 60-40, różnie, to przyrost objętości szacować można na 30%. Grunt kategorii czwartej, glina, najczęściej glina sucha, margiel, iły, po współchnieniu możemy uzyskać przyrost objętości sięgający 40%. W przypadku zaś gruntów kategorii 5 do 16, przypomnę, że mowa o gruntach skalistych, kamienistych i gruzach o dużych bryłach, to współczynnik spulchnienia może sięgać od 50 do 60%. Tyle objętości możemy uzyskać więcej po spulchnieniu. Ktoś może powiedzieć, a po co mi ta wiedza? Drodzy panowie, praktyczne zastosowanie jest takie, jeżeli przyjdzie wam oszacować ilość konkretnego gruntu do zasypania wykopu lub jakiejś wolnej przestrzeni w gruncie, no to jak ustalimy sobie już objętość tego wykopu, jak ustalimy, jaki rodzaj gruntu chcą nam przywieźć, no to wtedy możemy z dużym przybliżeniem powiedzieć im, ile będziemy potrzebować metrów sześciennych gruntu, tak? Do wyrównania terenu. No, pamiętajcie, ten współczynnik jest też dlatego, trzeba go wziąć pod uwagę, ponieważ jak będziemy mieć przywożony materiał, no to on będzie w stanie spulchnionym, tak? O tym też warto, abyście pamiętali. Kolejny temat, który się wyłonił w slajdzie, to tabelka ze współczynnikami gruntu, te współczynniki pochylenia, właściwie skarpy, przepraszam, pochylenia skarpy, one nam mają pomóc w ustalaniu bezpiecznej odległości od wykopu.
Z tego, co pamiętam na ostatnich zajęciach, już mieliśmy takie ćwiczenia, takie rozważania na temat właśnie liczenia, jak to się robi. A więc ten współczynnik, który macie po prawej stronie, przyjmujemy go w zadaniu, mnożymy razy głębokość wykopu, uzyskujemy wynik i dodajemy 0,6 metra. Przypomnę, 0,6 metra dodajemy w większości przypadków, natomiast w takich sytuacjach szczególnych, jak obliczanie bezpiecznej odległości od wykopu, który jest zalany wodami, czy to gruntowymi, czy opadowymi, czy jeszcze innymi, tak, to zwykło się przyjmować plus 1,5 metra. Tak, bo plus 1,5 metra ma dać większe poczucie bezpieczeństwa w pobliżu takich zbiorników, tak? Przypomnę, dlaczego 1,5 metra. Otóż, drodzy panowie, tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co się kryje pod lustrem wody, tak? Jeżeli woda jest mętna, mało przeźroczysta, widoczność jest niewielka, no wtedy nie wiadomo, co jest metr od brzegu, tak? Może być metr od brzegu strome urwisko na głębokość 3-4 metrów i no i może to stanowić zagrożenie, tak? Ja przyjąłem, jak powiedziałem, koło zbiorników wodnych, koło cieków rzecznych, tak, 1,5 metra. Tu mamy przykład wysokich, skalistych klifów. No to jest kwestia odwagi pewnie. 0,6 metra, myślę, że niewielu by się znalazło zuchów, którzy by tak blisko podeszli, a co dopiero podjechali. No niekiedy warunki, w których się znajdujemy, one narzucają same takie kryteria bezpieczeństwa, że wielu z nas mogłoby mieć obawy, zbliżając się na odległość 10 metrów od brzegu tej skarpy. Nie? Także to też warto brać pod uwagę. Drodzy panowie, kąt stoku naturalnego, kąt naturalnego stoku, tak zamiennie ta nazwa, przecież przemiennie ta nazwa występuje w technologii, większość z nas wie, o co chodzi. Kąt stoku naturalnego odnosi się w większości do gruntów niespoistych i oznacza największy kąt, pod jakim grunt może się utrzymywać na skarpie, czy też na zboczu w stanie równowagi trwałej. No to jest istotne, tak? Że bez jakichś dodatkowych zabiegów inżynierskich, tak, zostawiamy ten grunt i mamy pewność, że tu już się nic z nim więcej dziać nie będzie. Tak więc to, co tu widzicie na zdjęciu, tak usypany ten stożek, jest pod kątem naturalnego stoku. Dobrze, to tak jeszcze wrócę może na chwilę. No, czy to będzie na tym zdjęciu, czy na tym, nie jest istotne. Drodzy panowie, gdyby przyszło nam obliczyć bezpieczną odległość od hipotetycznego wykopu, to pamiętajcie, że mierzymy to. Mierzymy bezpieczną odległość od krawędzi dna wykopu. Czyli od tego miejsca. Mierzymy ją w poziomie.
I ten poziom może tutaj nie jest taki, jest zauważalny brak poziomu, ale tu trzeba już się domyślić. Dydaktyka tym się rządzi, że możemy sobie na to pozwolić, na taki mały margines błędu. Mierzymy w poziomie bezpieczną odległość od krawędzi dna wykopu w poziomie, tak, czyli tu gdyby jeszcze była jakaś jakiś teren, tak, wyniesiony, to powiedzieliśmy sobie, aby wyznaczyć bezpieczną odległość, musimy znać głębokość. W zależności od kategorii gruntu, tą głębokość mnożymy przez odpowiedni współczynnik, który widzieliście w tabeli na poprzednim slajdzie. Przyjmując, że mamy do czynienia z piaskiem, tak więc dla 5 metrów głębokości wykonujemy działanie razy 1,5, uzyskujemy wynik 7,5. 7,5, no i jeszcze musimy coś dokleić, tak, plus 0,6, czyli 8,1 metra. A powiedzmy, że to ta bezpieczna odległość, to ona się tutaj w tym miejscu zaczyna. Nie? Tak więc mielibyśmy w tym wypadku aż tyle klina odłamu do usunięcia jeszcze. Gdyby tak było w praktyce. Nie? No, tak to można wyliczenia sobie zrobić. No i pamiętacie o tym, że mówiłem wam, iż możemy nasze rozważania o sposobach ustalenia bezpiecznej odległości na dwie kategorie podzielić. Pierwsza, taka czysto teoretyczna, gdzie koledzy egzaminatorzy, pytając was o bezpieczną odległość, chcą usłyszeć od was, że bierzecie łatę, bierzecie tyczkę, sznurek, no i w ten sposób odmierzacie bezpieczną odległość. Wyjaśnienie krótkie, treściwe, nie pozostawiające żadnych wątpliwości, poza jednym. Skąd wziąć na przykład łatę, tak jak mówię, 20-metrowej długości? Więcej pytań nie zadaję. Tak. No poza tym grono tutaj słuchaczy jest skromne. Natomiast myślę, że już i w tym gronie nie ma osoby, która by była świadkiem wyznaczania w ten sposób bezpiecznej odległości. A jak to by mogło wyglądać jeszcze inaczej? Drugi sposób, taki praktyczny. Drodzy panowie, wychodzicie z maszyny, idziecie na skraj wykopu. Zatrzymujecie się na wysokości krawędzi dna wykopu i od tego miejsca zaczynacie krokami odliczać, odmierzać bezpieczną odległość. Ostatni krok będzie wyznaczał wirtualną granicę, której nie możecie przekroczyć maszyną. No i to tak pokrótce. Kolejny slajd, kolejne ćwiczenie ma zobrazować wam kąt stoku naturalnego dla różnych kategorii gruntu. I tak, dla piasku przyjmuje się około 35 stopni. W przypadku gruntu kategorii drugiej, żwiru, jest to 40 stopni. Grunt kategorii trzeciej, ziemia z gliną, mówimy o
kącie około 45 stopni. I pozostaje grunt kategorii czwartej, którego kąt naturalnego stoku wynosić może 65 stopni i będzie się trzymał w całości. Grunty kategorii 5, 6, 7, aż do 16 potrafią utrzymywać ściany pionowe, a nawet więcej niż pionowe, tak jak na załączonym obrazku. No i oczywiście czas na podsumowanie. Właśnie tak to się ten wachlarz gruntów rozwija. No i wjechała nam maszyna, która ma właśnie jeszcze cały czas przypomnieć o zagrożeniu, jakie może czyhać właśnie w pobliżu wykopów. Więc jeżeli źle przyjmiemy kategorię gruntu, jeżeli źle wyliczymy bezpieczną odległość, i pojawimy się naszą maszyną w klinie odłamu, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że klin się osunie, a my wpadniemy. No i tu jeszcze raz mamy taką animację moją, jak to można ustalić bezpieczną odległość od wykopu. Odejść na skraj wykopu, czyli to jest ten moment, gdzie wychodzisz z maszyny, idziesz tam na koniec wykopu, zataczasz krótki łuk i zatrzymujesz się nie w przypadkowym miejscu, tylko w takim miejscu, w którym będziesz mógł widzieć tą linię dna wykopu. Dno wykopu. Krokami. Te łuki nad poziomem, one symbolizują kolejny krok. A tak wygląda widok z góry. Dzisiaj można było powiedzieć widok z drona. Okej. Mili panowie, teraz do was takie zadanie myślowe z wykorzystaniem tej wiedzy, którą już udało się wam posiąść, którą w praktyce, co niektórzy może już stosują. Dopowiem tylko, taka mała podpowiedź, że otoczaki, proszę, abyście przyjęli, że jest to kategoria gruntu 4. Wydaje mi się, że 9. No i dobrze się panu wydaje. No bo jeszcze trzeba to zagęścić potem, nie? Tak, tak. Dokładnie. Ja tutaj wyliczyłem 8 i 4, ale słusznie pan zaokrąglił do 9. Zgodnie z zasadą, że to nie apteka, prawda? Bardzo dobrze. 9 metrów sześciennych. Tutaj jeszcze pan Bartosz wspomniał, że trzeba zagęścić. Drodzy panowie, otoczaki to taka szczególny rodzaj gruntu, który ma obłe kształty, nie ma ostrych krawędzi, które by umożliwiały klinowanie. Teraz do was taka
pytanie z praktyki, no to jak sobie poradzić, żeby zagęścić, żeby trwale zagęścić otoczaki. Bo rozumiecie, kamienie o obłych kształtach, kamienie o bez ostrych krawędzi, no one się nijak nie będą chciały zaklinować. Jak nie zaklinujemy, to na trwałe nie utwardzimy, nie zagęścimy. Wymieszać ze żwirem. Brawo. Żwir, pospółka, cokolwiek, prawda? Bardzo dobrze. Ach, tak. Drodzy panowie, skrawanie gruntu, inaczej od spajania. Często jeszcze mówimy na to kopanie, albo bardzo często. Tak? Dla nas kopanie w technologii nazywa się skrawanie. To jest inaczej od spajania gruntu przez ścinanie zbocza warstwami przy użyciu maszyn do robót ziemnych. Zauważcie, warstwami. Pasmo gruntu odcięte w toku skrawania nazywamy skibą. Czyli inaczej mówiąc, kopanie to nie jest. Aha, no właśnie. No. Kopanie, tak, to można by było z tej definicji skrawania wykluczyć, ale tak nie powinno się pracować maszyną. Maszyną powinniśmy demonstrować na poligonie umiejętność skrawania warstwami, 30-25 cm i wykonywać ten ruch płynnie w poziomie. Ostatnie centymetry powinny przesypywać zawartość łyżki na zewnątrz. I później już wystarczy tylko zamknięcie tej łyżki, uniesienie i przemieszczenie na odkład. Tak to wygląda widziane w schemacie, na rysunku. Tutaj przywołuję kąt przyłożenia, kąt skrawania równy 0 do 7 stopni. Jeżeli kąt będzie większy od 7 stopni, wtedy przyjmuje się, że takie ułożenie łyżki będzie raczej miało zastosowanie do prac porządkowych, do zgarniania, równania terenu wykopu. Ponieważ przy tak ułożonej łyżce trudno o sprawne wypełnienie jej po brzegi. Alfa tu u dołu widać go, jak on jest niewielki, przybliżony do zera, ale no, umożliwia w sposób optymalny skrawanie gruntu. Jeżeli teraz zamkniemy łyżkę, tak potocznie nazywaną, czyli zmniejszymy kąt przyłożenia do ujemnych wartości, wówczas łyżka przyciągana do siebie będzie miała tendencję do wyślizgiwania się ponad poziom. Ruchy robocze sprzętu koparkowego przy odspajaniu gruntu. Drodzy panowie, ustawiamy łyżkę przy zewnętrznej ścianie wykopu z wyciągniętym ramieniem. Kąt przyłożenia około 0 stopni. Czyli to, co mówiłem. Albo po lewej, albo po prawej. Tutaj jest to dyplomatycznie nazwane przy zewnętrznej ścianie.
Drugi ruch, rozpoczynamy skrawanie, podciągając ramię, lekko zamykając łyżkę. To jest ta sztuka, którą operatorzy koparek, ładowarek będą musieli przyswoić sobie. Po napełnieniu łyżką, łyżki zamykamy, cofamy i unosimy. Kolejny ruch, unoszenie wysięgnika, obrót w miejscu wyładunku. No i opróżnienie łyżki. Następnie powrót do kopania. Drodzy panowie, w tych pięciu krokach macie opisany cykl roboczy od sprzętu koparkowego. Tak, przez cykl roboczy rozumiemy powtarzające się w pełnym zakresie czynności technologiczne, mające na celu albo odskrawanie gruntu, albo urabianie tego gruntu, albo przemieszczanie. Więc o tych cyklach roboczych pamiętajcie, wiedzcie, że coś takiego w technologii pojęcie istnieje. Jeżeli będą na egzaminie od was wymagać wykonania cyklu roboczego, żeby było to dla was o tyle zrozumiałe, jasne i przejrzyste, że robicie to, co zawsze, tylko inaczej nazwane. A teraz pokażę wam, zademonstruję sekwencję zdjęć, które pokazują proces skrawania. Tak jak było to w punkcie pierwszym opisane, mamy przyłożyć łyżkę do zewnętrznej części wykopu. No i tam było tak ładnie napisane, że od razu mamy ustalić kąt przyłożenia równy 0 stopni. No zanim my do tego 0 stopni tutaj dojdziemy, to w międzyczasie jeszcze operator wykona kilka czynności, mianowicie ramię łyżki przybliży, wysięgnik nieco uniesie, a łyżkę samą zamknie. I tak w ten sposób, jak widzicie, do tego momentu już możemy przyjąć, że zęby łyżki tworzą kąt przyłożenia zbliżony do 5-7 stopni. Napełnione. No i teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Operator ma łyżkę po brzegi wypełnioną. Gdyby ją teraz zadarł do góry, to by uzyskał taki efekt czubatej łychy, ale on zrobi inny zabieg. Tak równocześnie. Równocześnie odsuwa i unosi do góry łyżkę. Odsuwa i unosi do góry. Tak? Dzięki temu uzyskał efekt pełnej łyżki, obrócił i wysypał urobek na odkład. I wysypał urobek na odkład. Tak ten cykl można by powtarzać, nie powiem, że w nieskończoność, bo aż do osiągnięcia celu, prawda? Sposoby odspajania urobku koparką. Grunty jednorodne odspajamy przez skrawanie. Przesuwając krawędź tnącą łyżki, która kroi grunt tak zwaną skibę. To mimo gruntach jednorodnych typu grunt kategorii pierwszej, no może nie pierwszej, ale już taki trzeci, czwarty kategoria gruntu, to właśnie skrawamy. Grunty niejednorodne urabiamy przez penetrację. Tutaj grunty niejednorodne to mówimy o niejednorodności wielkości ziaren gruntu. Czyli ten przykład otoczaków wymieszanych z żwirem na przykład lub pospółką. Tak? Tak przygotowanego wykopu no nie da się skrawać, ponieważ tam zęby łyżki będą
penetrowały te wolne przestrzenie między tymi dużymi ziarnami gruntu i w ten sposób będziemy odspajać urobek koparko. Grunty skaliste i zmarzliny, aby można było nimi, można było je urabiać, one wymagają wcześniejszego rozluźnienia. Albo to zrywakiem, młotem hydraulicznym, albo jakimś materiałem wybuchowym. No i przy tej okazji pragnę Wam zwrócić na jedną rzecz uwagę, a mianowicie, kiedy już będziecie na egzaminie, kiedy będziecie odpowiadać, to może się pojawić wśród wielu pytań pytanie, no dobrze, to w takim razie powiedz mi, do jakiej kategorii gruntu możesz urabiać grunt maszyną. Czy to będzie ładowarka, czy koparka, tak? No i drodzy panowie, ta odpowiedź mniej więcej wygląda w ten sposób, że maszynami do robót ziemnych możemy urabiać grunt maksymalnie do kategorii czwartej. Przy czym do maksymalnie czwartej urabiamy grunt sprzętem koparkowym, ładowarkowym, zwykło się odpowiadać do kategorii drugiej i trzeciej. Czwórka już jest za bardzo spoistym gruntem i ładowarki mogą mieć z tym problem. No i później może być jeszcze takie pytanie, mianowicie skoro tak, to co trzeba zrobić, żeby móc urabiać grunt na przykład kategorii 10 albo 11? No i wtedy odpowiadacie, że potencjalnie w takiej postaci nie da się urabiać gruntu maszynami do robót ziemnych. Natomiast jeżeli rozluźnimy, jeżeli go rozkruszymy, im bardziej go rozkruszymy, tym łatwiejsza będzie praca. I grunty różnorodne, drodzy panowie, wymagają rozdzielenia zdjęcia. Za przykład niech posłuży technologii proces zwany rozkopem, czyli zdjęcie humusu, tak, warstwy organicznej gruntu. Krótki przerywnik, drodzy panowie. Być może wiecie, ale jest to takie zdjęcie uchwyconego, jadącego autobusu. Pytanie do Was, w którym kierunku? W prawo czy w lewo? No, jak sądzicie? Stoi. Nie, jak powiedziałem. Autobus został uchwycony podczas jazdy. Pytanie, w którym kierunku? Może jechać w tą stronę. Proszę? Może jechać w prawo i w lewo. Patrząc na niego, że jest bliżej mnie, bo powiem, że w prawo. No. Inaczej to można umotywować. Jedzie w lewo, a dlatego w lewo, że ma drzwi po prawej stronie. Tak? Oczywiście, tutaj zaraz się pojawiają inne jeszcze pytania, no ale
Wielkiej Brytanii i w Australii to mogłoby być prawo. Nie o to chodzi. Tak? To taki raczej przerywnik na to, żeby troszeczkę uwagi odciągnąć. Schemat skrawania gruntu spoistego, suchego. Jak to w praktyce się dzieje? Przerwę nam tutaj kolega sugeruje, ale mamy jeszcze kilka minut, czyli podziękujemy mu za podpowiedź. Drodzy panowie, powiedzcie mi taką rzecz. Na slajdzie, który teraz się wyświetlił, u góry, taki schemat, takie rozłożenie na czynniki pierwsze. Co to jest za element maszyny? Przekładnia hydrokinetyczna. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Przekładnia hydrokinetyczna. A czego brakuje, żeby nazwać to zmiennikiem momentu? No nie ma kierownicy. Bardzo dobrze. Słusznie, brawo. Brawo, bardzo dobrze. Okej, drodzy panowie, to w takim razie spróbujmy to razem, ten temat rozpracować. Zmiennik momentu. Zacznijmy od budowy. Z czego składa się? Z jakich elementów składa się zmiennik momentu? Co wiecie już? Wirnik pompy, wirnik turbiny i kierownica. Dobrze. I to wszystko znajduje się jeszcze w obudowie, prawda? Okej. Okay. Co napędza? Co napędza? Aha, no może jeszcze, dobra, obudowa. I to wszystko, szanowny panie, jest zalane czym? Olejem ze skrzyni. Tak jest, olejem przekładniowym. Świetnie. Dobra. Co napędza zmiennik momentu w takim razie? No wirnik. Wirnik, ale czego? Pompy, tak? Wirnik pompy. On jest widoczny po lewej stronie, w kolorze czerwonym. Wirnik pompy osadzony jest na wałku wystającym z silnika, tak? Wałku obrotowym. A więc jeżeli uruchomię silnik i na wolnych obrotach będzie pracował, no to wirnik pompy będzie się obracał również, tak, ale bez znaczącej energii. Natomiast jeżeli zwiększymy obroty silnika, to wirnik pompy, ten po lewej stronie, koloru czerwonego, zacznie coraz szybciej się obracać. No i on będzie się obracał w takim środowisku oleju przekładniowego. Cząsteczki oleju przekładniowego wprawione w ruch będą, ja powiem tak, wyrzucane na kierownicę. Wyrzucane na kierownicę i na tej kierownicy będzie zachodziło takie zjawisko zamiany ciśnienia na prędkość, czyli będzie się ciśnienie będzie się zmniejszało na korzyść prędkości. I ten wzmocniony, szybki strumień oleju będzie wpadał na jaki wirnik? Pozostał jeden. Turbina. Dokładnie. I dzięki właśnie temu mechanizmowi wirnik turbiny zacznie się obracać. Drodzy panowie,
I w tym wszystkim bardzo jeszcze jest ciekawa rzecz, że wirnik pomp, kierownica oraz wirnik turbiny nie są ze sobą w sposób mechaniczny na sztywno połączone. Moment obrotowy jest przenoszony między tymi turbinami za pomocą oleju. Czego? Oleju. Oleju, tak jest, dokładnie. Oleju. Świetnie. Dobrze. Drodzy panowie, no to już wiemy, że moment obrotowy jest przenoszony za pomocą oleju. I teraz tak, proszę, abyście powiedzieli o tej głównej, tej najważniejszej cesze zmiennika momentu. Co się dzieje z momentem obrotowym pod obciążeniem? Jest zwiększany. Tak. Panie Przemku, pamięta pan ile razy? Do 3,5 raza. Rewelacja. Rewelacja. Słuchajcie, dzięki tej funkcji zmiennik momentu jest nieocenionym urządzeniem w ładowarkach, koparko-ładowarkach, w równiarkach, tego typu urządzeniach. Ponieważ w sposób łatwy, ponieważ w sposób lekki, można powiedzieć, prawie że bezobsługowy, w chwili, kiedy potrzebujesz najwięcej tego momentu, tej sprawności, sprawczości maszyny, to ją uzyskujesz. Podjeżdżasz pod skarpę, chcesz załadować łyżkę, dodajesz na jedynce mnóstwo gazu, maszyna do przodu, unosisz łyżkę do góry, masz ją napełnioną, zmieniasz bieg, jedziesz do tyłu. Lub masz do pokonania przeszkodę w postaci wysokiego progu, kłody i tym podobnych, to się nie zastanawiasz jakoś szczególnie, tylko dodajesz tak zwanego gazu i maszyna pokonuje przeszkodę bez kłopotu. A jak to było z sprzęgłami suchymi? Ktoś, kto wymieniał sprzęgło w samochodzie z takim rozwiązaniem, to wie. Bardzo często towarzyszył tym czynnościom taki zapach spalonego. Drodzy panowie, w przypadku kierownicy, o tym się dużo mówi, ale to jest coś takiego właśnie jak takie zwężki, ułożone promieniście, tak, jedna przy drugim i one właśnie zwiększają prędkość przepływu, a zmniejszają ciśnienie. Będąc jeszcze przy temacie zmiennika momentu, mam do was pytanie. Drodzy panowie, gdzie sprawdzamy poziom oleju w zmienniku? Na miarce poziomu oleju w skrzyni biegów. Bardzo dobrze, super. No widzę już spore przygotowanie wasze, muszę was pochwalić, panowie. Bardzo dobrze to wygląda. Wasze odpowiedzi są precyzyjne, dokładne, bez długiego namysłu. I o to chodzi. Drodzy panowie, nastała godzina 16:40, o, za chwilę 5. Proponuję kwadrans przerwy do godziny 17. Do usłyszenia za kwadrans. Zapraszam na przerwę.